bardzo gorąco witamy na dzisiejszej konferencji prasowej. Temat, którym chcemy Państwa dzisiaj zająć, jest niezmiernie istotny. Można wręcz policzyć wartość tego tematu. Mówimy o kwocie ponad 2,5 miliarda euro. Mówimy o kwocie ponad 2,5 miliarda euro, które mogą bądź nie będą przeznaczone do dyspozycji Polski Wschodniej, w tym również województwa warmińsko-mazurskiego. Z czego wzięła się w ogóle ta sprawa, dlaczego Państwa tym dzisiaj zajmujemy? Otóż w czasie obrad Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP razem z Komisją do Spraw Unii Europejskiej 24 lipca, a więc było to w czwartek, dostaliśmy informację, że toczą się negocjacje między rządem polskim a Komisją Europejską w sprawie umowy partnerstwa, która będzie realizowała program tzw. kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. A więc mówimy generalnie o tym, w jaki sposób będą rozdzielone pieniądze, które zostały wynegocjowane przez rząd polski na tą tzw. przyszłą perspektywę Unii, czyli lata 2014-2020. I otóż znajdujemy tutaj niezwykle niepokojącą informację. Otóż w punkcie główne postulaty zgłaszane przez Komisję Europejską, oprócz kilku innych, które też nas bulwersują i nie pozwalają spokojnie przejść nad tym, mamy jeden, który nas dotyczy wprost i trzeba go tutaj przedstawić. Otóż napisane jest w ten sposób. Zmiany w architekturze programów operacyjnych, w tym rezygnacji z realizacji programu operacyjnego Polska Wschodnia lub ograniczenie zakresu jego wsparcia. I co jest szczególnie niepokojące, otóż w podsumowaniu tych punktów mamy oto takie stwierdzenie, które znalazło się w dokumencie przekazanym dla dwóch połączonych komisji Sejmu. Otóż dla wszystkich wymienionych, a także pozostałych zagadnień wynegocjowano akceptowalne dla obu stron rozwiązania kompromisowe. Tych rozwiązań kompromisowych nam nie przedstawiono i nie wiemy w związku z tym, czy kompromisem w stosunku do między Komisją Europejską a rządem polskim nie jest po prostu rezygnacja z programu Polski Wschodniej, bo oprócz zastrzeżeń, które Komisja wystosowała w ogóle do programu Polski Wschodniej, jest jeszcze szereg innych spraw dotyczących chociażby ograniczenie wsparcia, tu cytuję, ograniczenie wsparcia sektora zdrowia i przeniesienie go wyłącznie na poziom krajowy ze względu na brak odpowiedniego mechanizmu koordynacji. Następny punkt, znaczne ograniczenie wsparcia sektora kultury i przeniesienie interwencji wyłącznie na poziom regionalny i tak dalej, i tak dalej. Jest szereg takich pól negocjacyjnych, jak to się nazywa. Ale jeżeli zawarto kompromis, to nie wiemy dokładnie, czego on dotyczy i takiej informacji nam po prostu w czasie tych prac w komisji nie przedstawiono. Ja bardzo bym prosił panią poseł Iwonę Arendt, aby przedstawiła, dlaczego program Polski Wschodniej jest tam tak potrzebny i dlaczego musimy się upominać o to finansowanie. Szanowni Państwo, zanim to powiem, to wspomnę o taśmach prawdy, gdzie pan minister Karpiński wyraźnie powiedział podczas zakrapianej kolacji z ośmiorniczkami o tym, że ten program Polska Wschodnia to nie ma znaczenia, nie będę cytowała, bo to brzydkie słowa padły, nie ma żadnego znaczenia, jest nieważny, niepotrzebny, na to wygląda. Proszę Państwa, przypomnę, że warmińsko-mazurskie województwo, nasz region, jest województwem, które ma największy procent bezrobocia, najmniejsze dochody na mieszkańca, najmniejsze zarobki tutaj mamy i szanowni Państwo, programy, wszystkie programy na rozwój województwa, w tym także na rozwój Polski Wschodniej, w raporcie 13 z realizacji strategii województwa wyraźnie widzimy, że mimo tej strategii oddalamy się od średniej krajowej, oddalamy się od dostępu równego do edukacji, tak jak w całym naszym kraju, od dostępu do służby zdrowia. Tak jak wspomniałam, mamy coraz niższe zarobki, mamy najwyższe bezrobocie i to bezrobocie wcale nie zmienia się skala, nie poprawia się w tym zakresie. I drastycznie to wygląda w tych północnych województwach, w północnych powiatach, w powiecie bartoszyckim, kętrzyńskim, gołdawskim, oleckim. Sposobem na życie staje się tam przemyt, bo to jest jedyna możliwa forma utrzymania rodziny.
żeby dzieciom dać jeść, utrzymać rodzinę, to niestety sięga się do takiego zarobkowania jak przemyt, bo nie ma innej możliwości, nie ma wsparcia w tworzeniu miejsc pracy w tych powiatach i w całym naszym województwie. Młodzi ludzie wyjeżdżają, bo nie mają żadnych perspektyw. I dlatego bardzo skandaliczna decyzja Komisji Europejskiej, czy zalecanie Komisji Europejskiej, aby czy zlikwidować ten program rozwój Polski Wschodniej, czy ograniczyć środki, to jest niedopuszczalne dla naszego województwa na pewno i dla województw wschodnich w całej Polsce. Szanowni Państwo, pan Artur Kojecki, wiceprzewodniczący Sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, przypomni, jakie inwestycje, jakie działania były podejmowane w programie Polski Wschodniej, w tym, który się już kończy, ale też i przedstawi Państwu, jakie zamierzenia były już planowane, bo przecież program rozwoju Polski Wschodniej na nową perspektywę też już został przygotowany, co prawda jeszcze nie w szczegółach, ale w ogólnych założeniach i wiemy, co i kto mógłby z tego programu skorzystać. Proszę bardzo.